Godnej pochwały i naśladownictwa inicjatywy podjęli się druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wakach. Własnym nakładem pracy i na swój koszt postanowili na terenie przyległym do remizy strażackiej wybudować boisko i plac zabaw. Zrobiliśmy zebranie z zarządem, z OSP, z druhami w temacie o zakup ziemi. Po prostu nie mamy jakiegoś tam placu, żeby po prostu mieć na zawody sportowo-pożarnicze placu, żeśmy też musieli od kogoś wypożyczyć, czy tam ktoś nam dał na te zawody i tak dalej. No i pomysł wyszedł taki, żeby kupić ziemię tutaj z tyłu strażnicy, jak tutaj widzimy naszą remizę we Wakach. Udało nam się, zakupić tą ziemię. Mieliśmy jakiegoś tam małego sponsora, też mu dziękuję z góry. Z własnymi siłami, jakąś tam pomocą, żeśmy tą ziemię zakupili. Następny temat wyszedł taki, że był problem, co tu zrobić z terenem, bo teren był bardzo nierówny. Różnica terenu była 1,5 metra do 2 metrów, metr. Co tu teraz robić? Robiliśmy następne zebranie z zarządem, z OSP, druhami. No i pomysł żeśmy wzięli taki, że rozmawialiśmy z panem Janem Staszakiem, który ma sprzęt do prac takich ziemnych. Pan Jan Staszak na nic nie patrzył, przyszedł z pomocą. Pracował tutaj cały miesiąc, styczeń, luty w 2020 roku teraz. Wkład zrobił naprawdę duży, było dużo aut do wywiezienia, do przywiezienia. Spycharka gąsienicowa chodziła też cały miesiąc. Pan Staszak zrobił nam to w czynie społecznym. Nie wziął w ogóle pieniążków. Wójt gminy Dariusz Ostrowski nie pozostaje obojętny na takie działania. Razem z pracownikami Urzędu Gminy udali się na plac budowy, aby oszacować zakres robót. A ten okazał się być imponującym. Dużo żeśmy zrobili też wkładu swojego. Dziękuję też druhom, którzy też pomogli nam też przewieźć jakieś ziemi, porównać, poplantować. Także druhowie dziękuję, bo bez was też tego byśmy, bez was, waszej pomocy byśmy tego nie zrobili. Także dziękuję wam bardzo. Druhowie strażacy mogli się w przeszłości przekonać, że mogą liczyć na wsparcie Urzędu Gminy, bowiem 3 lata temu wyremontowano ich strażnice z funduszów własnych Urzędu Gminy. Ja też również dziękuję panu wójtowi Dariuszowi Ostrowskiemu, bo naprawdę nam dużo też pomógł. Pomógł nam w temacie wyremontowania remizy, dachu, w środku żeśmy płytki założyli, kuchnię żeśmy wyremontowali, salę. Naprawdę żeśmy zrobili dużo też pracy, ale to dzięki gminie, która nam po prostu to wszystko zafundowała. Aby odtrąbić sukces zakończenia wyznaczonego przez druhów projektu, potrzebnych jest jeszcze wiele działań. Nawiezienie czarnoziemu, utwardzenie terenu, wyposażenie w infrastrukturę. Wójt gminy wyznaje maksymę: u mnie słowo droższe pieniędzy. Więc skoro Dariusz Ostrowski z Jackiem Cichym są posłowie, to należy spodziewać się, że wyczekiwaną pomoc uzyskają. Jak się sprawy potoczą? O tym będziemy informować państwa na bieżąco. Jedno jest pewne, w przyszłości ten teren może być miejscem do spotkań o zasięgu co najmniej gminnym.